są piloci, których opromienia legenda. Pułkownik Tadeusz Góra urodził się w 1918 roku w Krakowie. Młodość spędził w Wilnie. Jako 16-latek rozpoczął szkolenie szybowcowe. Odtąd każde wakacje spędzał w Bezmiechowej w Bieszczadach. Staraniem pionierów polskiego lotnictwa powstało tu w końcu lat 20. jedno z pierwszych szybowisk, nazywane dumnie Akademią. Stąd 18 maja 1938 roku Tadeusz Góra wystartował do lotu, który przeszedł do historii światowego lotnictwa. O 9 budzi mnie Dziurzyński. Mówi: Tadziuńciu, takie warunki, co musisz lecieć. Kromka chleba, popiłem herbatą i do szybowca. Od razu pyta się mnie, co zgłaszasz? Ja z głupia wkrótce powiedziałem Wilno. A on mówi poważnie. Ja mówię Wilno, uparcie. Dobrze, do Lin. Myślałem, że te warunki tak jak tu były, tak szybko, piękne noszenia, 2,5-3 metry nawet pod chmurką miałem, myślę, będą też, a to coraz niżej, niżej, nic nie chcę nieść po drodze. Przemyśl mam przed sobą, bo patrzę, 200 metrów, troszkę mało, dolatuję do Przemyśla, 150, może troszkę mniej, podarę chałupy coraz większe, widzę i się rozglądam, gdzie lewa się łapie coś. Zakrążyłem, jest zero. I na tym zerze się trzymam, jak to mówią szybownicy, odbijają się od ziemi. Już nie pamiętam, w którym miejscu zabłodałem, nagle patrzę, szlak kumulusów. Ale ciągnie się, kumulus przy kumulusie, nigdzie więcej nie ma kumulusów. Tylko ten jeden, jedyny szlak. Ja myślę, jak ten mnie nie pociągnie, to już chyba nic z przelotu. Podleciałem tam, idzie szybowiec do góry jak balon. Patrzę, 4 metry noszenia, nie? Ja czegoś powiem, nie było. Doszedłem do podstawy, prawie 3000 metrów. No to drąga od siebie i prędkości 120, 140. I tak lecę, ten szlak się nie kończy. Jakie piękne lądowanie. Jaki ślicznie to zrobił. No przepraszam, no nie mogę się powstrzymać. To... I nad Lidą jestem nad lotniskiem. I teraz dylemat. Wiem, że do lotniska w Lidzie jest 510 kilometrów. Myślę, rekord pewny i to ładny. I jest piękna chmura. Podszedłem pod nią, jest noszenie. 2 metry, równie cienkie. Do podstawy dokręcam, myślę, wejść w nią czy nie wyjść. A nie umie latać w chmurach jeszcze. Rekord mam, ale jak się rozlecę w chmurach, to nic z rekordu. No i nie zdecydowałem się, że a może po drodze coś złapię. I lotem ślizgowym doleciałem do Soleczni. Przelotem z Bezmiechowej do Małych Solecznik koło Wilna Tadeusz Góra ustanowił rekord świata długości blisko 578 km. Za ten wyczyn jako pierwszy pilot na świecie otrzymał medal Lilienthala. Jest to najwyższe odznaczenie w szybownictwie, przyznawane przez Międzynarodową Federację Lotniczą od 1939 roku. Wybuch wojny zastał Tadeusza Górę na szybowisku Polifno. Po ewakuacji samolotów sportowych do Łódzka został zatrzymany przez wkraczające wojska radzieckie. Udało mu się zbiec i powrócić do Wilna, skąd przedostał się przez Łotwę, Szwecję i Norwegię do Anglii. Po przeszkoleniu bojowym
został przydzielony do 316 Polskiego Dywizjonu Myśliwskiego RAF. Naszym zadaniem naszego dywizjonu była eskorta Fortec B-17. Amerykanie tworzyli szyk taki, że były boksy, tak nazywali, gdzieś po 60 sztuk Fortec. Szyk dość zwarty. Bombardowali cel gdzieś niedaleko Paryża. Po zbombardowaniu wykonali skręt, weszli na kurs powrotny. Z Operation Room ostrzegali, że bardzo dużo grup Niemców zbliżają się do nas. Niemcy zastosowali nową taktykę. Wychodzili do przodu, atakowali z przodu, z dołu. Z dużej wysokości rozpędzali maszyny, szli pod linię lotu Fortec, następnie podciągali do góry, strzelali, przewracali na plecy i odchodzili. Widziałem, jak one przechodziły, Messerschmitty, dosłownie pod nami, jakie ja wiem, 500 metrów. Nasz dowódca dywizjonu wysyłał po parę raz klucz cały dla odstraszenia Niemców. Nie dużo trzeba było, tylko się skierowało w ich stronę, odchodziły. Ja byłem prawie w ostatnim kluczu z prawej strony i te Messerschmitty przychodziły dość blisko, tuż pode mną. Nie więcej jak jakieś 500-600 metrów pode mną. Zobaczyłem, że istnieje luka między ostatnimi, którzy atakowali, a następną grupą Niemców. Przerzuciłem maszynę na plecy, ściągnąłem i za chwileczkę byłem na ogonie. Doszedłem go gdzieś na odległość około 100 metrów. Oddałem dwie krótkie serie celne, dostał po kabinie, po ogonie. W tym czasie, kiedy strzelałem, jeszcze miałem czas na to, żeby spojrzeć w lusterko. Zobaczyłem dwóch Niemców, dwa Messerschmitty, które siedzą mi na ogonie i obaj strzelają. Ale co się okazuje? Oni może mieli mnie w celowniku, ale do trafienia nie mieli żadnych szans. Te pociski szły w ogóle daleko poza mną. Wykonałem gwałtowny skręt i za chwilę zobaczyłem ich jakby po drugiej stronie koła. Patrzę, pierwszy Niemiec się pali. A myślę, aha, ktoś mi przyszedł z pomocą z naszych. Ale ogląda się, żadnego Spitfire'a w pobliżu nie ma. Potem doszedłem do wniosku, że Niemiec zastrzelił Niemca. Tadeusz Góra wykonał na samolotach bojowych 883 loty. W walkach powietrznych zniszczył 4 samoloty wroga. Wymyśliliśmy, że możemy robić loty ochotnicze na Niemcy do strzelania do celów naziemnych, co Anglicy na to. Daliśmy taki projekt do dowództwa grupy. A oni bardzo chętnie wyznaczyli nam rejon Hamburg, Bremen, Wilhelmshaven. Mówię, w tym rejonie będziecie atakowali transport, lokomotywy i to, co na drogach. Mało tego, byli bardzo dokładni, widocznie agenci brytyjscy w Niemczech musieli dawać dobry cynk, bo nam podali rozkład jazdy pociągów. Także na podstawie tego układaliśmy trasę, w których miejscach tory przekraczać, bo tam właśnie będą pociągi. I była ciekawa historia. Pierwszy raz atakujemy pociąg, który szedł do Hanoweru.
Jakbyśmy podeszli kluczem, jeszcze mi nie strzelali, tak przypikowaliśmy ten pociąg. Maszynista to trzymał. Ludzie wyskakiwali z wagonów w pole, uciekali. Ale myśmy pokiwali skrzydłami, zrobiliśmy jeszcze jeden krąg i ostrzelaliśmy jego lokomotywę. Każdy sobie postrzelał. No i znowu pokiwaliśmy skrzydłami, odeszliśmy. Za trzecim razem, jak taki pociąg stanął, to już ludzie nie uciekali z pociągu, tylko do nas kiwali. A co się rozchodzi? Nas Anglicy ostrzegali, nie strzelajcie po wagonach, bo tam dowożą robotników z krajów okupowanych. Także tylko niszczcie lokomotywy. Jak widzieli, że my tylko niszczymy lokomotywy, to się nas nie bali. Nawet żeśmy tak zrobili, że raz po ataku przelecieliśmy na mniejszej prędkości wzdłuż pociągu. Niech zobaczą, że tam jest nasz kwadrat i napis Poland na kadłubie. Skończyła się wojna. Rok później rozwiązali wszystkie dywizjony. Skończyło się latanie. Marzyłem o lataniu w Bezmiechowej, na szybowcach. To był mój żywioł. Nawiązałem łączność z rodziną. Matka, siostra. Wcale mnie nie zachęcali do powrotu do kraju. Ani jednym słowem. Byłem w kropce. Wracać, nie wracać. Tu mówili, że nie za bardzo lubią tych, co latali za granicą, na zachodzie. A z drugiej strony, no, chciałem koniecznie polatać. Wiedziałem, że nigdzie indziej nie polatam, jak tylko w Polsce. Wreszcie dostałem list od Adama Dziurzyńskiego, mego instruktora z Bezmiechowej. Tadziu, wracaj natychmiast, jesteś potrzebny na żarze. Jestem kierownikiem, nic ci nie grozi. Wróciłem w 1948 roku i na żarze od razu rozpocząłem latanie. Jako instruktor, później szef wyszkolenia. Na żarze, co najważniejsze, zdobyłem trzeci diament. Właśnie na tym szybowcu, Sęp, przygotowywaliśmy start. Z zachodu nadciągała burza. Dziurzyński był przy skrzydle. Przedtem jeszcze sprawdził dokładnie mój spadochron, jak nigdy. Po prostu się obawiał tego lotu. Lekki wiaterek powiał. Dziurzyński mówi, startujemy. Liny biegiem, puść. Wystartowałem. Żadnego noszenia, opadanie. Cały czas jednolite opadanie, nawet większe, niż być powinno nad zboczem. Schodziłem coraz niżej. W kierunku na jezioro, 100 metrów, 150 metrów, już myślałem, że pójdę do lądowania. Tu nagle lekko szybać do góry. Zakrążyłem z miejsca, 4 metry. Jeszcze jedno krążenie, 6. Za chwileczkę byłem pod chmurą, za chwilę w chmurze. Wzrastało noszenie, 10 metrów, 15 metrów. I tak tym noszeniem, które później wzrosło jeszcze gdzieś do 18, czasami się zmniejszało, wyszedłem na 4600 metrów. Dalej nie ma chmury, została tylko czapeczka mała. Więcej wysokości nie uzyskam. Po wyjściu z chmury rozglądam się, patrzę, zdawało mi się faktycznie, ta wieża jest wyższa. Znowu jakiś kumulonimbus z tej części burzy. Poszedłem tam, a tam prawie 5000 zyskałem. Wyszedłem z tej chmury, cała połać, żar w kierunku na Kraków, wszędzie jednolite zachmurzenie, to się ta burza się rozlała niesamowicie. Schodząc niżej, wszedłem w chmury. Zaczęły się cuda. Jeszcze przedtem
w ostatnim kumulusie zaczął padać takie drobne, jak to nazywają meteorolodzy, krupa. I to mi się sypało przez przód szybowca, gdzie był zaczep do holu, a był nieosłonięty. I przez ten zaczep podłogę zaczęło przykrywać śnieg. Coraz więcej, więcej, a dosłownie miałem go chyba po kostki. No ale wszedłem w te chmurki i nie wytrzymałem tego w pierwszej chwili, że mam takie duże oblodzenie. Patrzę tylko przez boczne okienko, bo przód jest oblodzony. Patrzę na skrzydła, oblodzone. Jeszcze moment tylko, a za chwileczkę przewraca mnie coś gwałtownie na plec. Nie staram się wyprowadzić tego, tylko czekam, aż się przewrócę zupełnie. I w tej pozycji odpada lód z drugiego skrzydła. Kawałek tego lodu uderzył w ogon, jak się później okazało, w statecznik kierunkowy. Był taki huk, że mi się zdawało, że chyba ogon odleciał. Sprawdziłem sterowność, drążek, przód, tył. Wszystko gra. Nie wiedząc, jakie jest uszkodzenie, delikatnie leciałem po prostej i doleciałem nad Mielec na wysokości kilkuset metrów. No i pierwsze moje rzeczy, jak wyszedłem z szybowca, zobaczyć, co z ogonem. No na szczęście tylko znak był wgniecienie takie od lodu na stateczniku. Nic więcej. W 1950 roku Tadeusz Góra zdobył złotą odznakę szybowcową z trzema diamentami. Jest pierwszym Polakiem i drugim pilotem na świecie, który spełnił kryteria sportowe wymagane do uzyskania tego odznaczenia. Do służby w lotnictwie wojskowym Tadeusz Góra powrócił w 1957 roku. Latał myśliwcami odrzutowymi MiG-15 i MiG-17 jako dowódca klucza, a następnie eskadry. W roku 1958 zasiadł za sterami MiG-19, pierwszego naddźwiękowego samolotu lotnictwa polskiego. Na takim właśnie samolocie MiG-19 miałem krachę. Po prostu nawaliły silniki i lądowałem na tym, jak na szybowcu. To makabrycznie wyglądało. Posypywanie się w łopatki turbiny na jednym silniku, bombaż na drugim, czarny dym. Myśmy startowali trójką, chcę dodać. Przysłonił całą trójkę. To była piękna pogoda, cisza. I ten dym się utrzymywał dość długo. Ze stanowiska dowodzenia nie widać końca pasa, bo lotnisko jest wypukłe. I jak znad tego czarnego dymu, jak wyszły tylko dwa samoloty w górę, wiedząc o tym, że ja po prawej stronie leciałem, byli przekonani, że się rozleciałem w powietrzu, że położyli na mnie krzyżyk. I dlatego do mnie nikt nie przyjeżdżał, bo szczątki zbierać to zdążą i później. Ja wyszedłem z samolotu, wyciągnąłem spadochron, powłączałem wszystko jak trzeba, wypaliłem papierosa, nikt nie przyjeżdża. No to włączyłem jeszcze raz radio i do kierownika lotów z zapytaniem, no kiedy jakiś transport przyjedzie. A jego ostatnie słowa to były: Góra, to ty żyjesz. Szybownictwo było największą pasją Tadeusza Góry także w okresie służby w wojsku. W 1962 roku został szybowcowym mistrzem Polski. Na szybowcu Foka wykonał swój najdłuższy przelot.
od zachodniej granicy Polski do Chrubieszowa, długości 630 km, poprawiając własny przedwojenny rekord. Piękna Bezmiechowa, kochana Bezmiechowa. To, czego się nauczyłem Bezmiechowej, to mi wystarczyło na dalszą moją karierę w lataniu i samolotowym, i w okresie wojny, i po wojnie, nawet na samolotach odrzutowych i naddźwiękowych. Jestem naprawdę wzruszony. Nie tylko tym, że jestem wychowankiem tej szkoły, tu się nauczyłem latać, ale to, co zobaczyłem w tej chwili, tą przepiękną rozbudowę, przecież to jest o niebo lepsze niż to, cośmy mieli przed wojną. 28 sierpnia 2004 roku staraniem Politechnik Rzeszowskiej i Warszawskiej otwarto w Bezmiechowej Akademicki Ośrodek Szybowcowy, nawiązujący do chlubnych przedwojennych tradycji. Nowa Akademia Szybowcowa otrzymała imię pułkownika pilota Tadeusza Góry. Wszystko dla młodzieży. Pułkownik Tadeusz Góra. Czekaj. Nie, czekajcie. Wy sobie wchodzę. A schodź pan. Bo mam tu... Wyróżnienie, jakie mnie spotkało, według mego mniemania nie mnie się należy. Należy tym ludziom, których ja dobrze znałem, którzy naprawdę włożyli największy wkład w rozwój Bezmiechowej. Na pierwszym miejscu stawiam Szczepana Grzeszczyka, konstruktora i instruktora, pierwszego rekordzistę. Przecież on tych rekordów bardzo dużo zrobił. Dalej, inżynier Czerwiński, konstruktor najpiękniejszych szybowców. Piotr Mynarski, instruktor i kierownik tej szkoły. Jadwiga Piłsudska, córka marszałka. Wybitny talent do latania. Jestem wdzięczny za nadanie imienia szkole, ale w dalszym ciągu sądzę, że ja na to nie zasługuję. Wszystko pięknie, dziękuję ci, kochany. Dziękuję ci bardzo, nie dałem ci teraz polatać porządnie, no. Próbujmy jeszcze raz. Nie, i tak pięknie polatałem. Po zakończeniu służby wojskowej pułkownik Tadeusz Góra latał jako pilot, a następnie jako instruktor śmigłowcowy. Karierę zawodowego pilota zakończył w wieku 69 lat. W powietrzu spędził blisko 10 tysięcy godzin. Za sterami szybowca zasiada do dziś, dzieląc się doświadczeniem z młodym pokoleniem pilotów. U mnie latanie to jest sensem życia. Bez tego nie umiałem żyć, latając tak długo, jak mi zdrowie pozwoliło. No i przepisy, i prawo, które ogranicza i wiek, i poziom zdrowia. No wszystko przemija i to przeminęło. Pozostałe wspomnienia i czasami ukradkiem jakiś lot na pasażera. Thank you.